Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam na rozmowę Echo 24, a dzisiaj moim gościem mecenas Krzysztof Bryłka, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, może zacznijmy od mediów publicznych, bo to jest chyba temat numer jeden cały czas i w końcówce starego roku i na początku kolejnego 2024. Co teraz powinno się wydarzyć z mediami publicznymi? Wiemy, że jest stan likwidacji, wiemy, że to nie oznacza ostatecznej likwidacji mediów publicznych i tutaj uspokajamy wszystkich, którzy tak twierdzą, ale co dalej? No, należy powiedzieć, że chyba rekonstrukcja przede wszystkim, ponieważ no, widzimy, co PiS zrobił przez ostatnie 8 lat z mediami publicznymi. Przede wszystkim należy wskazać na tę okoliczność, że sam nawet ten proces wyboru zarządu został, że tak powiem, przez PiS zniszczony. Tu przypomnę, że kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostały przeniesione do nieznanego wcześniej tworu, to Rada Mediów Narodowych, tak ładnie to się nazywa. Patriotycznie jak wszystko. Tak, patriotycznie jak wszystko, pompatycznie, tylko problem i tak jak zwykle jest to tylko przykrywka dla pewnego organu w zasadzie partyjnego, ponieważ no, jak wiemy doskonale, osoby wchodzące w skład Krajowej, Rady Mediów Narodowych, to w zasadzie dygnitarze partyjni, którzy mieli wykonywać wolę jak zwykle partii i prezesa, jak za starych, słusznie minionych czasów. No i cały problem polegał na tym, że ta Rada Mediów Narodowych no, była uznana w zakresie tej kompetencji do wyboru członków zarządu mediów publicznych jako niekonstytucyjna. Powstała pewna próżnia prawna. No i tu minister Sienkiewicz bardzo prawidłowo ocenił, że jeżeli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma już tej kompetencji ustawowo, to PiS chwalił tą ustawę. Z kolei przeniesienie tej kompetencji do Rady Mediów Narodowych nie jest wiążące z punktu widzenia porządku konstytucyjnego. Odwołał się do kodeksu spółek handlowych. No a kiedy jeszcze i wtedy zmienił prezesa zgodnie z przepisami, bo to trzeba zaznaczyć. No a kiedy prezydent zawetował ustawę okołobudżetową, nagle okazało się, że nie ma środków pieniężnych dla TVP, zachował się prawidłowo jak akcjonariusz, czyli postawił spółki w stan likwidacji, przy czym należy zaznaczyć, że jako właściciel może też od tej likwidacji w odpowiednim momencie odstąpić, czyli w momencie, kiedy pojawi się finansowanie i spółka przede wszystkim zacznie prawidłowo funkcjonować. No, natomiast sama rekonstrukcja no, dotyczy w zasadzie no, odpolitycznienia, bo uważam, że wszyscy już naprawdę zasługujemy na rzetelne media publiczne, które będą pokazywały informacje, będą mówiły nie tylko, co źle zrobiło PO, co zrobił źle Donald Tusk, nawiasem mówiąc, średnio w każdym wydaniu wiadomości wymieniany chyba z 30 razy bodajże, stąd wszyscy znamy tą słynną grę w Tuska, prawda? Natomiast będziemy wiedzieli, ludzie też dowiedzą się, co źle robiło PiS i na odwrót. Mhm. Teraz te media publiczne, moim największym oczekiwaniem od mediów publicznych jest, żeby wytykał nasze błędy. Ale jeżeli chodzi o właśnie te konstrukcje prawne, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rada Mediów Narodowych, te kompetencje powinny z Rady Mediów Narodowych powrócić tam, gdzie były? Oczywiście, to powinno zostać przywrócone do status quo, tu nie ma najmniejszej wątpliwości. Czyli Rada Mediów Narodowych, pana zdaniem, powinna zostać zlikwidowana? Oczywiście, to jest jedna z tych instytucji wydmuszonych. Ponieważ, panie redaktor, to co PiS robił przez ostatnie lata, to mniej więcej była taka konstrukcja. To było jak zaklepywanie wiaderka w piaskownicy, czyli mamy jakiś porządek, są jakieś reguły, więc tworzymy jakąś wydmuszkę, żeby była odstępstwem od tej reguły i mówimy, że zaklepane to teraz media publiczne są nasze. A to jak zaklepali, to najlepiej widać było, no zdaje się, że media publiczne miały być bastionem PiS-u, takim niezdobytym, takim silnym, a padły w godzinę bez jednego strzału i z zerowym oporem. No tak, ale PiS cały czas broni jak twierdzy, że tak powiem, TVP Info i nie tylko, cały czas okupuje. Nowe zwali posiłki. No tak, dokładnie. No więc teraz jaki wy macie pomysł na te wszystkie protesty? Będziecie czekać, aż one ucikną same, czy jednak jest jakiś na to pomysł? Ale panie redaktor, protest w wydaniu posłów PiS-u i paru dziennikarzy, no zdaje się, bardzo mocno przepłacanych, to znaczy dziennikarzy w przypadku akurat tych, bym powiedział, funkcjonariuszy partyjnych oddelegowanych do TVP Info, no ciężko ich dziennikarzami w mojej ocenie nazywać, ale niech będzie, no ciężko traktować poważnie, ponieważ no, to jest protest, to inaczej. Kiedy my protestowaliśmy, milion ludzi przyszło w Warszawie protestować za normalnością. I teraz wprowadzamy tą normalność. Proszę zobaczyć, tam nie pojawił się nikt, nie było powstania ludowego. Nie pojawiły się tysiące ludzi. Pojawiły się jedynie no, posłowie PiS,
plus parę osób przywiezionych. Z czego też wiemy, dlaczego posłowie PiS-u tak bronią dawnej twarzy Telewizji Polskiej. No, ponieważ bez Telewizji Polskiej obawiam się, że oni mogą nie istnieć. PiS może się rozlecieć. Kaczyński doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Przecież wszystkie działania, najbardziej absurdalne PiS, były tłumaczone przez ostatnie lata właśnie w tej telewizji. To służyło, żeby uzasadnić, że Niemcy są złe, Unia Europejska jest zła, Stany Zjednoczone w zasadzie złe, chociaż Trump dobry, i tak dalej, i tak dalej. Tych absurdów można było mnożyć, a przede wszystkim to też służyło nie tyle samej propagandzie, to również, ale przede wszystkim nieinformowaniu o innych kwestiach. Przecież proszę zobaczyć, większość wiedzy, jak świat na nas patrzy, musieliśmy dowiadywać się albo z mediów publicznych, albo społecznościowych, albo zagranicznych. No a pani mecenasie, jeżeli chodzi o ośrodki lokalne, one także powinny być poddane jakiejś zmianie, czy tutaj niekoniecznie, bo tutaj też nie ma jednoznacznej decyzji jeszcze. Na razie wszystko, co dzieje się w Warszawie, no a jednak jeszcze jest mnóstwo ośrodków regionalnych. To znaczy powiem tak, ja nie uzurpuję sobie prawa bycia ekspertem od mediów, natomiast muszę powiedzieć tak, jeżeli rekonstrukcja, to rekonstrukcja wszędzie, przy czym powiem w ten sposób, to nie może być tak, jak przy zmianach ustroju z autorytarnego na demokratyczny, gdzie wystarczy tylko, że każdy powie, no tak, wiernie służyłem poprzedniemu systemowi, ale teraz równie gorliwie będę wam służył i zwalczał PiS, przykładowo. Nie, właśnie chodzi o zmianę jakościową. Chodzi, żeby dziennikarze byli niezależni w swojej pracy, żeby rzetelnie informowali i tu już weryfikacja jest, bym powiedział, no wewnątrz telewizji. A wy będą jesteście gotowi na brak takiej wygody, jaką PiS miał przez 8 lat w TVP? Demokracja ma swoją cenę. A my jesteśmy prodemokratyczni. Potrzebujemy krytyki. Władza, która nie ma krytyki nad sobą, nie ma tej kontroli dziennikarskiej, rozleniwia się. I też widzimy, a my nie chcemy być leniwą widzimy, władzą. Widzimy, co się z nią dzieje. A jakby pan ocenił postawę prezydenta Andrzeja Dudy, który po tylu latach teraz wydaje się być strażnikiem polskiej konstytucji? No, to nie można tak raz być strażnikiem, raz ją łamać. To jest tak, czasami kradnę, czasami nie kradnę. No, takie tłumaczenie przeciętnego podsądnego. Bo teraz wiemy co się dzieje, to teraz spróbujmy jakoś rozłożyć te wszystkie zachowania na czynniki pierwsze. Co tak naprawdę robi Andrzej Duda teraz z tymi wszystkimi swoimi decyzjami? To jest próba obrony swojej prezydentury na tej ostatniej prostej, tak naprawdę próba przypodobania się PiS-owi. Co to jest i czemu ma służyć? Właściwie to nie wiadomo, czemu to wszystko służy. Na pewno trzeba dostrzec jedno. Pan prezydent Andrzej Duda bardzo lubi tą pompę prezydentury i bardzo ta sytuacja, no w cudzysłowie wojny na Ukrainie, tutaj go podbudowała, że tutaj prezentował się jako mąż stanu. Lubi od czasu do czasu tak symbolicznie postawić się PiS-owi, natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli popatrzymy na działania, no to ten przydomek długopis no nie wziął się znikąd. No, pan prezydent w zasadzie no, z tej partii nie wyszedł, akceptował wszystko w ciemno. Tak naprawdę można na palcach jednej ręki policzyć wszystkie sytuacje, kiedy się przeciwstawił. Ja mogę się tak w swojej głowie PiS-owi doliczyć około 4, przy czym ze 2 były pozorne. To jedno to było, zdaje się, Lex Czarnek, które na chwilę tak przywetował, a potem no, zaakceptował już bez zmiany jednego przecinka. Wcześniej to była któraś chyba z ustaw o Sądzie Najwyższym, gdzie zawetował, po czym sam złożył projekt, no w zasadzie identyczny. Podobnie. Pamiętam, że go analizowałem. I to nie jest prezydentura, to jest tak naprawdę taka zabawa prezydenta prezydenturę, który lubi fotografować się na tle żołnierzy, lubi mówić o prerogatywach prezydenta, o tym, że jest głową państwa, tylko że on głową państwa nie jest, bo jest się głową państwa, a nie głową państwa dla jednej formacji politycznej. Przecież nawet jeżeli popatrzymy na kwestię sądownictwa, wszyscy wiemy, co zrobił prezydent Andrzej Duda. Zaakceptował wszystkie możliwe niekonstytucyjne zmiany w tym zakresie, a teraz mówi, że on będzie bronił konstytucji, w szczególności swojej prerogatywy, że to on mianuje sędziów. Nie. Właśnie na tym ta rzecz wymaga wyjaśnienia. Nominacja prezydencka dla sędziego jest aktem takim notarialnym. On akceptuje decyzję Krajowej Rady Sądownictwa i sam fakt, że prezydent nominował, nie czyni jeszcze kogoś sędzią, jeżeli ten sędzia został nieprawidłowo, ten proces do nominacji był obarczony no, taką wadą, jaką była, przypomnę, Krajowa Rada Sądownictwa, zdaje się, jest bardzo nieprawidłowo obsadzona i wobec tego jej decyzje w ogóle nie powinny być wiążące. Kolejne bardzo ciekawe wyzwanie, bo tutaj pozwolę sobie jednym
zdaniem wskazać. No tutaj minister Bodnar bardzo słusznie doszedł do wniosku, że nie będzie kierował kolejnych wniosków o nominacje sędziowskie, żeby niekonstytucyjna rada nie powoływała, kolejnych. Żeby zatrzymać powołania, a kwestia w jaki sposób to zostanie naprawione jest jakby już wtórna. Patrzę z optymizmem. Panie mecenasie, to przejdźmy teraz do wyzwań tego roku, który przed nami, 2024. I pierwsze tak naprawdę najważniejsze wyzwanie to wybory samorządowe, które po tych parlamentarnych chyba będą miały ogromne znaczenie. No tutaj we Wrocławiu. To jeżeli chodzi o poparcie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, druga kadencja dla prezydenta Jacka Sutryka, czy nowe wsparcie dla innego kandydata? Przede wszystkim nawiążę do tego, o czym mówiliśmy, to będą bardzo trudne wybory dla PiS-u z tego TVP Info. Mhm. To po pierwsze należy wskazać dlatego zupełnie nowe tak jakościowo. Bardzo, tak bardzo bronią tak, tej stacji. Chyba już nie ma czego bronić tak między nami. To znaczy mają tą TV Republikę, którą, o ile dobrze pamiętam, jest chyba całkiem nieźle kapitałowo powiązana właśnie z PiS-em, ze Srebrną. No wiadomo, kto Srebrną kontroluje. Natomiast jeśli chodzi, jesteśmy w trakcie konsultacji odnośnie kandydata na prezydenta, na prezydenta Wrocławia. Koalicja Obywatelska zainicjowała, Platforma Obywatelska zainicjowała tutaj koalicję dla Wrocławia, mhm, która ma zebrać jak najwięcej środowisk, przede wszystkim miejskich, społecznych, jak również partyjnych. I w ramach tych konsultacji myślę, że wyłonimy kandydata na prezydenta Wrocławia, niezależnie czy będzie nim urzędujący obecnie prezydent. Ale nie wykluczacie tego na razie, że prezydent Sutryk dostanie poparcie. Pani redaktor, niczego nie można wykluczyć, jak wiemy, w polityce. Oczywiście każdy z nas ma jakieś swoje w tym zakresie preferencje. Pamiętajmy, że wybory w 2018 roku miały troszeczkę inny charakter. Rządziły się swoimi prawami. No, w zasadzie prezydent Sutryk pojawił się jako kandydat w charakterze takiego czarnego konia wyciągniętego przez Rafała Dudkiewicza. W tym czasie, zdaje się, środowisko opozycyjne każde miało swojego kandydata. I teraz musimy wsiąść, podsumować te ostatnie, no 5 lat teraz trzeba powiedzieć, bo przecież kadencja została wydłużona prezydentury Jacka Sutryka i zastanowić się, czy jest to kierunek, którym dalej chcemy podążać, czy też mamy inne pomysły, szczególnie, że teraz z uwagi na tę okoliczność, że jesteśmy wiodącą partią opozycyjną w skali kraju, możemy jeszcze realizować inne pomysły, które przekładają się na samorząd w celu jego uzdrowienia, chociażby naszym takim sztandarowym cały czas pomysłem jest tworzenie związków metropolii, które wiadomo mają ożywszą rolę dla miasta. No pytanie, czy prezydent Sutryk jest gotów stanąć na czele takiej inicjatywy w znaczeniu lokalnym, czy też potrzebujemy innych kandydatów. Mhm. Ale jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to przymierzacie się trochę do paktu samorządowego, który byłby na wzór paktu senackiego, który zadziałał w tych wyborach parlamentarnych w zeszłym roku? W zasadzie temu służy Koalicja dla Wrocławia, żeby zjednoczyć jak najwięcej środowisk. Chodzi, żeby wyłonić, bym powiedział, taką jasną władzę we Wrocławiu, która będzie w stanie wprowadzać zmiany w miarę zgodnie funkcjonować. Nie mówię, że teraz to nie funkcjonuje zgodnie. No, tu utworzyliśmy własny klub miejski. Niemniej cały czas pozostajemy tutaj w koalicji, w sojuszu z prezydentem. Natomiast powiem w ten sposób. Współpraca opozycji jest... opozycji, przepraszam, to stare przyzwyczajenie, właśnie koalicji w tej chwili służy Polsce i warto to przenieść również na samorząd. Natomiast jeżeli ktokolwiek z naszych partnerów będzie miał inną koncepcję, no uszanujemy to. A jesteśmy w stanie podać jakąś datę albo jakiś czas, okres, kiedy wasz kandydat się pojawi, wyłoni? O ile dobrze pamiętam jedną z wypowiedzi przewodniczącego regionu Michała Jarosa, będzie to w styczniu. Będzie to w styczniu. A jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, jakieś spekulacje, kogo może wystawić obóz opozycyjny? Siłą przyzwyczajenia i rozpędu może panią Różecką, może kogoś innego, aczkolwiek zdaje się, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma takiego poparcia we Wrocławiu, żeby być w stanie skutecznie wystawić kandydata na prezydenta, który wygra, bądź będzie stanowił zagrożenie dla kandydatów opozycji, niezależnie czy będzie to jeden kandydat, czy dwóch, bo tutaj też wiadomo, wszystkie scenariusze wchodzą
wchodzą w grę. Natomiast no, powiem tak, no, w walce o prezydenturę moim zdaniem PiS we Wrocławiu no, ma średnie, delikatnie mówiąc, szanse powodzenia, niezależnie jakiego kandydata wystawi. No pytanie, jaki wynik w ogóle osiągną do Rady Miejskiej, bo tutaj wiadomo, pamiętajmy, oni mają żelazny elektorat, który nie za bardzo patrzy na kogo, ważne jakie logo. Logo, no ale tu jest pełen optymizmu, szczególnie, że jeszcze porównywałem po wyborach parlamentarnych wynik Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu, ponad 40%, o ile dobrze pamiętam, no dobrze to rokuje na przyszłość, jeżeli doliczymy pozostałych partnerów, no jest to spokojny wynik tych wyborów. Tutaj stawiamy kropkę, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był mecenas Krzysztof Bryłka, ja bardzo dziękuję za uwagę, do zobaczenia.